Siema, siema, naturalnie nieprofesjonalne. Mamy dzisiaj 23 czerwca i ja, uwaga, sieję kukurydzę. W sensie robię takie dosiewajki tam, gdzie kopaliśmy węże, więc no stwierdziłem, że nie będzie tutaj zupełnie pusto. Wsieję pyroksenie VO130. Może coś z tego będzie, może nie, ale plan jest też taki, żeby w przyszłym tygodniu, jak znikną buraczki, posiać całe 2 hektary. Ogólnie taki trik i myk gdzieś tam robi mój znajomy. Często siał po ziemniakach młodych, bądź po jakichś tam warzywach. No i właśnie wtedy leciała piroksenia, bądź jakaś tam inna, tam 140. Zazwyczaj udawało mu się na późnej jesieni ją zbierać. A ja mówię, mam takie dosiewajki, końcówki, no to jeszcze z ubiegłego roku miałem część jednostki. O matko, jedyna. Nawet nie wiedziałem, że on jest taki wyrąbany. Część jednostki, więc on sobie wysiewam teraz. A na pozostałą część będę musiał coś tam jeszcze pewnie dokupić, ale ja pierdyle, nie dźwignę tego. Będzie trzeba jeszcze mijaka zrobić. Kuźwa! Widziałem, że jest wyciągnięty, ale wydawało mi się, że jest taki zupełnie mały, płaski. No ni chuj. Chociaż może? Kamień wyciągnięty. Stwierdziłem, że pokazując go wam, znajdą się osoby, które stwierdzą, że one by to majtnęły jedną ręką. Nie ukrywam, że się trochę namachałem. Teraz pokażę wam różnicę w kukurydzy. To jest takie fajne pole, się zrobiło doświadczalne, można powiedzieć, w tym roku, gdzie dosiewam kukurydzę na trzeci termin siewu. Co miesiąc, jedna w kwietniu, druga w maju, trzecia będzie w czerwcu. Ale jest to pole właśnie, gdzie tutaj to miałem tą małą gafę z siewnikiem, z nocnym siewem. Jest to pole, gdzie jedna część doszła na wiosnę, więc znowu sobie te same miejsca praktycznie porównamy. Tutaj mamy nowe pole, które doszło nam jesienią. Zwalczyliśmy chwasty wieloletnie już na jesieni. Tutaj mamy nowe pole, które doszło nam wiosną tego roku. I był zastosowany Elumis w dawce 1,5 litra na hektar. Jak widać, chwasty wszystkie są padnięte. Pesz jest wytrzepany, nie ma chwastów dwuliściennych, wszystko jest cacy. Z tym, że no ewidentnie już było widać, że mimo, że to był tak naprawdę oprysk na taki czwarty liść, że ten pesz w tych warunkach takich ekstremalnych wyciągnął wszystko, co się dało. No i ta kukurydza jest po prostu mała w tym miejscu. Jest o wiele słabsza. Zresztą to widać, że tam gdzie im więcej peżu było, tam jest kukurydza taka sobie. Są miejsca, gdzie jest naprawdę ładna, ale no jest takie fale Dunaju. Więc no znowu się powtórzę, że no jeżeli jest czas, to lepiej zwalczyć ten pesz przed siewem kukurydzy. No ale nie zawsze się da, wiadomo, warunki są różne, sytuacje są różne. A to pole dostaliśmy tak naprawdę w momencie, kiedy tu już wszystko na tych pozostałych kawałkach było przygotowane do uprawy, do siewu i tak dalej. Czyż nawet nie, już miałem siać w ten dzień, więc tutaj tak naprawdę uprawa była na szybko. No a tutaj mamy część, gdzie chwasty zwalczone były jesienią. Teraz przeskakujemy na część pola, gdzie właśnie była ta gafa z nocnym siewem. To jest ta nowa część. Jak widać, no mega popadało. Tutaj na tej części właśnie musiałem poprawić chwastnicę. Z tego względu, że no ziemia była ruszona, zaczęły jakieś znowu chwasty rosnąć piździejskie. I ta część jest właśnie tą częścią nową. Ja tej mówię, takim no z 1 hektar dosłownie było poprawki, no ale z tego względu, że ta ziemia była ruszona, no wiadomo, koła, siewnik i tak dalej, to wszystko gdzieś tutaj tą ziemię nam trochę ruszyło. No i ta strona jest słabsza względem tej strony, która... O, tutaj leciała granica. Względem tej strony, która jest już u nas od 3 lat. No widać, że ten wigor jest zupełnie inny, no ale też to zrobiło chociażby to, że po prostu tutaj obornik już szedł od 3 lat. Tutaj jakieś miejsce, gdzie woda spływała podczas deszczu, bo tego deszczu napadało u nas dość dużo. 50 litrów, no z tym, że wiecie, to dosłownie w chwili, w momencie, w pół godziny. 26 litrów ostatnio i prędzej 16. Plus jakieś tam drobne pojedyncze rzędu 2-3 litrów. Deszczyki w międzyczasie. No a tutaj mamy już kukurydzę, która siana była na tym już 3-letnim kawałku.
już dość mocno podciągniętym. 28 chyba kwietnia, czy 29. No widać ewidentnie, że różnica pomiędzy 20 maja, jak dobrze pamiętam, a 29 kwietnia jest potężna. Te 3 tygodnie tutaj naprawdę robią robotę. Nie wiadomo tak naprawdę, czy wyjdzie tutaj różnica w plonie, czy będzie ta z wcześniejszego siewu lepsza, gorsza. Wszystko w zależności od warunków pogodowych. Jednak no, przesadne opóźnienie siewu kukurydzy na ziarno no, będzie powodowało, że ten spadek plonu będzie, nie ma co ukrywać. Jednak tutaj no, ta granica jeszcze jest taka, powiedzmy, że akceptowalna. Zdecydowanie gorzej będzie z tą kukurydzą, która jest siana tam teraz, czy będzie siana po buraczkach. Ale mówię, jest na tyle wcześnie to wszystko jeszcze, że zaryzykuję, a tym bardziej, że szukam suszarni, to mówię, może jeszcze z jakieś tam 15-20 ton kukurydzy do suszenia będzie więcej. No i żeby nie było, że tutaj też robiłem poprawkę, tutaj poprawki nie było. Głosy były odnośnie tego, że Elumis przepuści rdestówkę i po części się mogę z tym zgodzić, ponieważ ogólnie do Elumisu powinniśmy dorzucić jeszcze dikamby, żeby tą rdestówkę w 100% zwalczyć. Jak widzicie, ta rdestówka u mnie była w tak wczesnej fazie, że Elumis ją zwalczył sam solo, nazwijmy to w ten sposób. Ale jeżeli rdestówki byłyby większe, to dikambę warto po prostu do tego Elumisu jeszcze dorzucić, żeby tą rdestówkę w 100% wyciąć. Teraz taki szybki przegląd, szybki tur po uprawach nienawadnianych. Zaznaczam to specjalnie, ponieważ czasami się pojawiają komentarze, o spoko wygląda, bo nawadniane. No nie każdą uprawę mogę nawodnić, tak jak wspominałem jeszcze jakiś czas temu, było to dosłownie 20% gospodarstwa, co i tak jest ogólnie dużo. A teraz lecimy po kolei. Najpierw na tapet idzie słonecznik. Słonecznik siany w majówkę, 5-6 klasa ziemi. Ogólnie raz był dokarmiany mikroelementami i zwalczana była mszyca. Może jakaś komosa tutaj będzie widoczna, bo na komosach to najlepiej było widać po prostu tej mszycy ogrom. Ale teraz jak na złość żadnej tutaj nie widzę. Jedna była z brzegu, to była aż oblepiona. Ale jak widzicie, pojawiły się chwasty. Tutaj było odchłaszczone bokserem, z tym, że no, do glebówki lubią wilgoć. Wtedy było wilgotno, ale później niestety nie. Więc co nieco się tutaj na tym polu pojawiło. Tutaj mamy jakieś rdesty. Nie wiem, co jest dokładnie za rdest, już nie jest to widoczne. Tutaj mamy rdestówkę powojowatą. Poszło 25 gram tribenuronu metylowego. Nie jest w 100% zwalczona nadal, bo było mega sucho już wtedy. Widać, że tutaj zaczyna odbijać, ale ona już nie będzie stwarzała jakiegoś większego zagrożenia. Ale no, pojawiło się miejscami jej dość dużo. Tutaj widać, o, po mszycach aż poskręcane właśnie takie liście. To wszystko było pooblepiane. Wchodząc w słonecznik, bądź w ogóle w jakiś innego typu uprawy, po prostu człowiek wychodził oblepiony, śliski i taki bleh. No i no, słonecznik ogólnie potrzebował mega wody, po prostu pierwszy raz widziałem, żeby cała plantacja słonecznika praktycznie była obwiędnięta w tej fazie. No ale tak się zadziało w tym roku, że no było dość kiepsko, woda przyszła w ostatnim momencie, teraz już to zaczęły nam się robić koszyczki, więc mówię, taki moment będzie za 2-3 dni, żeby jeszcze przejechać bezproblemowo w tym słoneczniku i żeby nam się tutaj ten słonecznik nie połamał. Co do naszego doświadczenia z koniczyną, z wsiewką koniczyny, koniczyna powschodziła miejscami jest jej więcej, miejscami jest jej mniej. Akurat tutaj tak jakby powiedzieć, przystanąłem w pewnym miejscu zupełnie przypadkowym i te koniczyny, inkarnatki są, więc jakby to powiedzieć, warunek wsiewki jest spełniony. Z tym, że no też widać, że po prostu po tribenuronie ona musiała się trochę pozbierać, trochę odbiła, ale jest, żyje. O, tutaj mamy właśnie piękną komosę. Na niej tutaj znowu się jakieś mszyce pojawiły. Kolejny nalot, na całe szczęście tej mszycy już nie ma na samym słoneczniku. Teraz mamy przężyto ozime Atletus. Wypalenisko to wypalenisko, wiadomo, jest nieciekawie, ale ogólnie na całości pola wygląda naprawdę przyzwoicie. Tutaj 4B,
względem Tadeusa, bo mam dwie odmiany przężyta w tym roku, Tadeus i Atletus. Tadeus wygląda gorzej, ale on ogólnie wizualnie zawsze wygląda gorzej od pozostałych przężyt, a potem dopiero zaskakuje w trakcie żniw, więc no, zweryfikuję to kombajn. Atletus jest wyższą odmianą, co zresztą pokazywałem wam podczas też nawadniania plantacji nasiennej, bo jedną plantację nasienną mam dla Krzysztofa Brenowicza. Jest zdecydowanie wyższy, po prostu wyższy, dlatego też on wygląda masywniej, wygląda po prostu lepiej, ale no chodzi głównie o liczbę kłosów, liczbę ziarniaków, MTZ. To tak naprawdę robi nam plon, a nie długość słomy. I też to jest mitem, że krótkosłome odmiany przężyta plonują gorzej od długosłomych. Nie ma reguły. Za to pojawia mi się na tym, akurat na tym polu, pojawia mi się gdzieniegdzie miotła. Czego nie było widać w trakcie, nazwijmy to, wegetacji. Wiadomo, że ona gdzieś tam była, ale zupełnie pojedyncze egzemplarze wyskoczyły. Co zresztą w ogóle jest zaskakujące, bo w ogóle na rejonie jest widać dużo miotły. A rok nie był mokry, jeśli chodzi o kwiecień, jeśli chodzi o maj. No, ma początek z dość dobrą wilgotnością, ale no, nie powinno gdzieś tam być przebitek. Nie? Junia? Teraz uwaga, znajdujemy się na polu z odmianą pszenicy sromotna porażka F1. A tak na serio, jest to ten kawałek z pszenicą, który była siana. Pszenica była siana, kawałek nie był siany, pszenica była siana. Po kukurydzy. Jest to kawałek piaszczysty, kawałek, o którym mówimy od samego początku, że sieje tą pszenicę tutaj na własne zajebiste ryzyko. I wiedziałem, że coś takiego się może stać, chociaż są miejsca w miarę ładne, ale zaraz za nimi są miejsca tragiczne, gdzie wysiałem dwie odmiany pszenicy, jedną mieszankę z trzech odmian. No i co? No nie ma co tutaj ukrywać, że nie będzie tutaj z tego jakiegoś wybitnego plonu. Trzeba się cieszyć, że jeszcze coś zielonego stoi. Wygląda to mniej więcej tak. Nie płaczę nad tym polem. Wiedziałem, jakie jest tutaj ryzyko. Wiedziałem, że na tym kawałku nigdy nie było pszenicy. Zaryzykowałem, ponieważ miałem materiał siewny. Było bardzo późno na siew żyta, ale dzisiaj z perspektywy czasu wolałbym tutaj posiać chyba żytojarę jako przewódkę niż pszenicę. No cóż, trudno. Mówię, nie będę tutaj płakał nad rozlanym mlekiem. Jest jak jest. Będzie szybki zbiór. Zdecydowanie to pole sprawia mi więcej radości niż przykrości, ponieważ no, wiedziałem, że tu jest mega, mega ryzyko, żeby tą pszenicę posiać. Miejmy nadzieję, że to, co jest zielone, jakoś tutaj nam naleje i trochę ten plon podbije. Ale no nie ma co tutaj się wiele co oszukiwać. Rewelacji tutaj nie będzie, parametrów tutaj nie będzie, więc będzie to typowa paszówka. Całe szczęście są to tylko 3,5 hektara, jest to tylko 3,5 hektara. Widać też takie jakieś dziwne brążki. Cudy na kiju, mówię. Porównanie wyszło. Wniosek jest jeden przed żniwami. Na 5-6 zaniedbanej pszenicy nie siejemy. Słuchajcie, teraz znajdujemy się w życie hybrydowym sianym po słoneczniku. Tutaj jest 4B6 i praktycznie na tym życie nie widać żadnych objawów suszy. Tylko że już właśnie podczas filmu z odchwaszczania pokazywałem wam, że to żyto jest dość rzadkie. Fajnie się pokrzywiło, ale roślin nie było zbyt dużo. Co chyba wpłynęło na to, że finalnie po prostu te rośliny między sobą nie konkurowały jakoś wybitnie i pozwoliło to ten taki, można powiedzieć, że prawie 8-tygodniowy okres przetrwać bez jakiegoś większego szwanku. Kłosy są już ładnie nabite, więc może być to zaskoczenie. Po tym słoneczniku, na tym samym kawałku, może być to zaskoczenie z tym żytem. Co niektórzy pisali tutaj o 2 tonach. No, pożyjemy, zobaczymy. I ten rok dobitnie pokazuje, że w naszym rejonie naprawdę nie opłaca się siać w późnym terminie. Najlepiej w terminie optymalnym, to wszystko gdzieś tam wychodzi, ewentualnie początek października.
To jest taki termin sensowny. No chyba, że naprawdę dobry kawałek ziemi, tak jak pszenica właśnie się na pół kukurydzy, na tym mocnym kawałku, ona wygląda o niebo lepiej niż te pszenice, które właśnie gdzieś tam były siane nawet koło domu, ale później. I z tego względu słonecznik będzie mi świetnie wpasowywał się w płodozmian z kukurydzą. Ze względu na to GAEC, chyba 8, jak dobrze pamiętam, gdzie wymóg jest taki, że nie będzie można uprawiać danej rośliny dłużej na polu niż przez 3 lata. 40% w ogóle będziemy musieli rotować co drugi rok. Będzie mi się to świetnie wkomponowało właśnie z kukurydzą, z tego względu, że podobny termin siewu, podobny termin zbioru, podobny sposób uprawy, sposób zagospodarowania resztek i tym podobne, rzepak zostanie ze zbożami. Ogólnie słonecznik wprowadzając myślą o podozmianie działek najsłabszych ze zbożami, ale no nawet widać, że właśnie te żyta i tak dalej, że to jest jednak opóźnienie w terminie, potem realny spadek plonu, nie będzie mi się to finalnie opłacało, tak jak właśnie zrotowanie tego z samą kukurydzą. Teraz jeszcze taki szybki luk, szybkie przejście w życie sianym terminowo. No widać, że ta obsada kłosów jest tutaj większa i też na życie praktycznie ta susza nie zrobiła jakiegoś większego wrażenia. Wiadomo, jakieś tam redukcje na pewno poszły, ale no bądź co bądź, wygląda to zdecydowanie lepiej jak pszenice czy pszenżyta na naszym terenie. A więc my już dzisiaj wbijać nie będziemy, bo lecę na urodziny do Chrześniaka, więc możecie mu złożyć wszystkiego najlepszego w komentarzach pod tym filmem. I tutaj już naprawdę taki szybki luk tylko z okna. Pszenica ozima landryś po kukurydzy, torfy, które no, nawet no, częściowo wymokły. Teraz wszędzie dookoła, gdzie był kiedyś torf, kiedyś było łąka torfowa, bo torf jest nadal. No wyglądają zdecydowanie najlepiej, ale ta pszenica jest na dobrej ziemi, ona tu jest ładna, zielona. No widać, że po suszy też dostała, nie ma co ukrywać, ale naprawdę tutaj na tym kawałku plon się zapowiada przyzwoity. Jeszcze robiłem później poprawkę na chwasty, bo zaczęła mi wyłazić przytulia i gdzieniegdzie ostrożeń. Ale tak, tutaj tragedii nie będzie. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie, rolnik nieprofesjonalny.